Witam serdecznie wszystkich widzów Życia Stolicy. Dzisiaj jestem na Żoliborzu i za chwilę porozmawiam sobie z facetem, który pracował przez długie lata na bramce w klubie Hybrydy. No, niedawno rozmawiałem z panem Jankiem Pietrzakiem, on też nam opowiadał o hybrydach, ale to są zupełnie inne hybrydy, zupełnie inna epoka, zupełnie inne tematy. Także zapraszam na kolejną ciekawą rozmowę, która pomoże wam zrozumieć klimat Warszawy. I pan Marek już jest ze mną, za naszymi plecami. Maksim Hardziejka trenuje do swojej kolejnej walki, a my porozmawiamy o hybrydach. O starych hybrydach, ale nie takich najstarszych, bo te najstarsze... No najstarsze to były na Mokotowskiej. No ja już pracowałem na Knieskiego, obecnie Chmielna. No ja 85-96, 11 lat w tak zwanej sekcji porządkowej, to znaczy na bramce. No właśnie, ale to nie była pana pierwsza praca na bramce, bo pamiętam, że pierw załapał się pan do Rób Reggae Festiwalu na Woli, piękny namiot. Ja się w namiocie przez 3 lata na Rób Reggae pracowałem, no i docenili mnie. Wtedy właśnie był prezesem Hybryd, był Sławomir Rogowski, pseudonim Gąsior, który później był dyrektorem programowym Telewizji Polskiej drugiego programu. Bardzo ciekawa sprawa. Zanim zaczniemy gadać o hybrydach, bo to będzie główny nasz temat, to ja bym chciał trochę o tym namiocie Rób Reggae, bo to było na Woli, koło mnie i ja pamiętam wiele... Chłodnej i Okopowej, tak, przez 3 lata, bo ostatnie to było na Torwarze. No i to bardzo ciekawe było przejścia, bo były 3 fazy. Był piątek, sobota, niedziela. Piątek to były punki, to szaleństwo, te pogos, już nie chciałem brzydko powiedzieć. Reggae, fantastyczna impreza. Na reggae to wszyscy chcieliśmy pracować pod namiotem, a nie na bramce. Dlaczego? Bo pod namiotem uchodziło gamdzia, tak było czuć pięknie. Człowiek jak sobie powdychał, to normalnie tańczył. A w niedzielę co było? A w niedzielę było wszystko. Laureaci grali i były takie i tak dalej. To prawda, że na przykład w szatni trzeba było zostawić glany i dawali kapcie? To nie w szatni było. To było w drugim roku, w 86 roku, że właśnie takie glany zostawiali i specjalne takie jednorazowe japoneczki dostawali tego. I pasy też podobno trzeba. Tak, zgadza się. Taki stos pasów i buty w rządkach poukładane i oni fajnie takie klapeczki dostawali, takie a la Japonki, kurde. Ale spokój, cisza była i tak dalej. Ale potem słyszałem, że już jak się wracało z takiej imprezy, można dostać było nie swój pasek i nie swoje buty. Niestety tak. Niestety tak. Tak, kto pierwszy wychodził, ten sobie lepszy glaniutki zakładał, paseczek i długa, wiesz. I ci później mówią, to nie moje, no nie, bierz co jest. No życie, ale teraz przejdźmy do hybryd. No ja niedawno rozmawiałem z panem Jankiem Pietrzakiem, on mi opowiadał o hybrydach, ale te hybrydy, które pan zna, to już jest jakby zupełnie inny etap. Inna epoka, bo pan Jan Pietrzak to pracował na Mokotowskiej w tych pierwszych hybrydach. Ja już pracowałem w tych drugich, co były przeniesione obok kina Relax na Knieskiego, obecnie Chmielną. No i właśnie tak jak mówię, 85-96, 11 lat, aż do zamknięcia hybryd, bo one były 3 lata zamknięte. No. A jak to się właśnie zaczęło? Czyli pierw w hybrydach, bo przecież my się kojarzymy z hybryd też przecież były hip-hopowe. Pamiętam cię, jak przychodziłeś do Wiśniewskiego, do ostatniego prezesa przecież i ten... Nie tylko ty, dlatego ja was kojarzę. Ja mam dosyć dobrą pamięć wzrokową, więc w związku z tym jestem taki mądry i was poznaję. No właśnie, ale zanim zaczęły się hip-hopowe imprezy w hybrydach, no to dyskoteki. 80. Słuchajcie... Chłopaki przychodzili, spodenki w kancik, pantofelki, dziewczyny, ładne kreacje. Później już, jak już ta transformacja nastąpiła, rozmnożyły się te kluby i tak dalej. No tak brzydko mówiąc, to hybrydy zeszły na psy. No i to zaczęły się te imprezy właśnie hip-hopowe, przed dyskoteką to właśnie z piątku na sobotę i sobotę, nawet wcześniej były te imprezy właśnie tak zwane dla tej wolnej muzyki, tej młodzieży, nastolatków. I to słuchajcie, do tych małych chyba przychodziło po 1000 osób. No i jakie kolejki były też? To kolejki w latach 80. to do Marszałkowskiej przecież. No trzeba było ustawiać kolejki i tak dalej. No, to były popularne były hybrydy. No one były Uniwersytetu Warszawskiego i naprawdę tu przychodziło bawić się towarzycho. Bo tak do stodoły, do medyka, no to już taki...
brzydko mi to mówię, no ale taki drugi sort ludzi już tam jest. A tu, kurde, wyższe... Elita. Elita. Elita tak. No właśnie, pan mi kiedyś wspominał, że tam... Marku, wspominałeś mi kiedyś, że tam też przychodził Czesław Niemen. Był, bo Czesio był zapraszany na jajeczko, na opłatek. Był bardzo kulturalny, siadał sobie w boczku, dosłownie wypijał kieliszek czerwonego wina. Ja pamiętam. A oprócz tego tam grał muzykę i pamiętam taki epizod, bo grał u niego na gitarze basowej. On miał ksywkę Jaworski Kciuk. I jeden z lepszych basistów w Polsce, wiesz, i tam gra i Czesio przerywa i ochujałeś po to łachu, jak ty grasz. Ale słyszałem, że na przykład wokalistka zespołu Kloster Keller, tak? No. Ksywka Ortodox, no niestety, brzydko mówiąc, tępiłem ją, bo jak chciała wejść na próbę czy tak dalej, no to ja mówię, to proszę pokazać legitymację hybrydowską. Ona oczywiście nie miała, więc mówię, przykro mi, ale nie wejdziesz. No to proszę zawołać mi kierownika. Ja mówię, ja nie będę twoim lokajem, że nie będę latał i wiesz. I tego. No i ona czekała, aż ktoś z kierownictwa wchodził, dopiero ją wpuszczali. No, dlatego no nie było to może rozsądne, ale bardzo się szaro gęsiła, dlatego troszeczkę ją żeśmy temperowali. No właśnie, ale może jak coś inni muzycy jeszcze, albo artyści, którzy przychodzili do hybryd. No to przecież tam, wiesz, i Skultu, i Kazik, i oddział zamknięty, i to, co i zespół DAP, Moskwa, oni się wymieniali, ci muzycy przecież, bo oni tam... Naprawdę bardzo fajna grupa była i ten, i niektórzy tacy sympatyczni. Ja na przykład pracowałem raz w tygodniu na giełdzie płyt, bo to we wtorki była giełda płyt, z całej Polski ludzie przyjeżdżali, wymieniali się płytami i tak dalej, więc... Miałem sentyment i muzyków wpuszczałem za darmo. Pamiętam, jak ten Andrzej Krzywy, biedny, stanął tam. Ja mówię, chodź, bo lubię twoją muzykę. Już mówię, chodź. Tak. Krzywy jeszcze wtedy nie był w zespole, jak to się... Demono, tylko... Już był, bo to już lata 90, wiesz? A chciałem się zapytać, no jak się jest na bramce, na ochronie, no to często zdarzają się też zadymy. Czy tam właśnie z punkowcami na przykład było trudniej, czy z hip-hopowcami było trudniej? Znaczy się, ani z tymi nie było trudniej. Trudniej było z tak zwanym miastem. Bo do nas przyjeżdżali, tak się wymieniali. Jak przyjeżdżał Pruszków, to nie przyjął Wołomin. Jak przyjeżdżał Wołomin, to nie było Pruszkowa i tak. No i niestety, no i były różne tam scysje. Jeszcze te chłopaki z Pragi przyjeżdżali, tak zwana grupa Zbynkowa. No i były takie pierepały. No z nimi to było poważnie. No. Raz takich dwóch żeśmy kolegów, no ja ich dobrze znałem. Wiesz, taki Pako miał ksywkę, jeszcze jego taki koleżka. Na rozrabiale, my żeśmy ich wyrzuciliśmy dosłownie z hybryd. Za parę minut, a tu przyjeżdża 40 ludzi z pałami, z lewarkami i tak dalej, a nas tylko pięciu, kurka wodna, wiesz. No, no ale daliśmy sobie tak spokojnie radę, bo ten Pako, najbardziej pokrzywdzony, wyszedł na solo z takim, od nas takim Darkiem i wiesz, ten Darek dał się pobić, no taka jest prawda. No i się zblatowało wszystko, wiesz. No ale nóżki chodziły, nie powiem, że nie, no bo to u jednego zobaczyłem broń i jeszcze tekst. Chodź ich odpierdzielimy, wiesz. No, bo bramkarze to w sumie nie wszyscy byli lubiani, prawda? No właśnie też tak. U nas była specyficzna bramka, bo u nas po pierwsze, że byliśmy najstarszą bramką w Warszawie. Po drugie, na bramce stali chłopaki, no ja wywodzę się z kulturystyki, bo tam ćwiczę. A wszyscy chłopcy byli zapaśnikami stylu wolnego z gwardii. Więc oni wiedzieli, to chłopy po 120, po 140 kilo. Ale ja chciałbym się zapytać jeszcze o tych aktorów. A jakie aktorki przychodziły może do hybryd? Mi się bardzo podobały imprezy, tak była OPA, ogólny przegląd piosenki artystycznej, były w hybrydach. Później były kabaretony, bardzo fajnie, tak jak ten, nie zapomnę, ten właśnie Janek Pietrzak, Kabarek Długi. Później bardzo wzruszający dla mnie, fajny był recital na przykład Hanny Banaszak, coś niesamowitego. Ciekawostkę powiem, w latach 1988 roku była zorganizowana impreza aktywistów z uczelni z całej Polski. Aktywistów, ale jakich? No tych czerwonych.
No i słuchajcie, lata 80. Ciężko, bo to po stanie wojennym, czasy ten, Jaruzelskiego, nie ma nic. A tu, słuchajcie, stoły się uginały od wszystkiego. No i tam miał Stasiek Ciosek, był Manfred Paliwoda, oczywiście był wtedy młodziutki ten Kwaśniewski. A już lubił sobie wypić? Znaczy on wtedy nie, grzeczny i tak dalej, tylko że no poniewierali go, bo ci starsi z plakatów pozwijali sobie takie rurki i tam wiesz, rzucali w niego, rzucali, mówię, Olek, Olek. No i później miałem taką scysję, bo był wiceminister handlu zagranicznego pan Emil D., nie wspomnę nazwiska, stanął przy stole, nóżki rozstawił, no i zaczął sikać, no. Na wędliny i na te wszystkie rzeczy. Nie. Oparty był i pod stół leje, ale przez spodnie. No i właśnie prezes mówi do mnie właśnie ten Sławek, pseudonim Gąsior Rogowski, mówi, Marek, weź go delikatnie, wyprowadź, ja zadzwonię po taksówkę i wiesz, no dobrze, no to wziąłem go do szatni, wyprowadziłem. Ale nie chcę mu grzebać po kieszeniach, tylko żeby numerek wydał. No patrzę, idzie jakiś facet, ja mówię, znako pan? No tak, Emil. Ja mówię, to czy mógłby pan wziąć rękę mu do kieszeni włożyć, bo widzi pan, on jest bardzo zmęczony, żeby on wkłada rękę do kieszeni, słuchajcie, a tam w serwetce sałatka, rozumiesz? Sałatka włożona. W drugiej kieszeni pączki, kurde, wiesz, ten mu wyjmuje. No i wiesz, no dał ten kluczyk, numerek, ja go ubrałem, ale ten tak trochę przetrzeźwiał. A gdzie pączki, gdzie sałatka? Nie chcę jeść, chcę wracać z powrotem, wiesz, ale tu taksówka przyjechała, wziąłem go tam za habety do taksówki. Tak, on gdzieś na Jelonkach mieszkał w jakiejś willy. A chciałbym się też dopytać o takich, jak to się mówi, czerwone książęta, tak? Dzieci partyjnej, partyjnego establishmentu. Bo podobno na dyskoteki do hybryd, oprócz takich powiedzmy sobie towarzystwa dresowo-sportowego, przychodziło też takie, no tak, to później. Nie, oni się nie obnosili, wiesz, na przełomie 80-90 lat ci młodzi ludzie podrabiali się, bo oni sprowadzali na przykład z Tajlandii czy z Chin kirami ciuchy i tak dalej, sprzedawali na stadionie. I ci właśnie, to byli czerwoni książęta. Przyjeżdżali pięknymi samochodami, z pięknymi dziewczynami, wiesz, kupowali trunki, bo na przykład jak otworzył się barek na górze, słuchaj, 2-3 godziny nie ma trunków. Wszystko te lepsze powypijane, wiesz, i tylko, później tylko zostali na winkach. No miałem tam, ja miałem parę scysji, na przykład ten wspomniany Zbynek, chuligan z Pragi, tego uratował mi życie, bo leciał klient, chciał mnie nożem z tyłu dźgnąć, a ten mu tam butelką po koli zajechał. No. Później ja Zbynka uratowałem, bo zobaczyłem, jak przez kratę w czapce podają pistolet, żeby go odstrzelić, a ja szybko wziąłem na zaplecze go tam za ten bar na górze, schowałem, wiesz, i później jego koledzy przyjechali, wiesz, i tego, ale mógłby życie stracić, no. Czy to też za twojej kadencji było te morderstwo Depesza? Depesza zabitego przez skinheadów? Szczególnie, że tam przy hybrydach było takie zejście na dół. I tam pamiętam za czasów... Towarowych centrum. Tam był wjazd do domów towarowych centrum. To się stało w czwartek, bo w czwartek była... Marek Sierocki organizował tą imprezę dla Depeszów. Bardzo fajna impreza. Przychodzili na czarno, bardzo ładnie się bawili. Nie było w ogóle... Słuchaj, dwóch nas było bramkarzy na tej imprezie. I to żeśmy na górze siedzieli, się nudzili, bo wiesz, fajna muzyka, bo mi się też depesze podobają i wiesz. No i ten chłopak wyszedł, szedł do domu i za nim, wiesz, trzech, bo ich trzech poszło i dźgnięty został w pachwinę i niestety przecięli mu tętnicę i chłopak się wykrwawił, no. No ale to właśnie było w tych podziemiach takich tam. W podziemiach tam, co był zjazd do magazynów, domu w centrum. Ja pamiętam za hip-hopowych czasów, że tam honorowe solówki się odbywało, prawda? Bo tam zawsze było tak w undergroundzie, to było prawdziwe podziemie. Tak jest, tam wychodzili, mieliśmy spokój i tak dalej, wiesz. No ale właśnie jak ty opowiadasz o tych imprezach właśnie, to w czwartek czy... No to przychodzili ludzie po narkotykach. Słuchaj, to byli ludzie nie do zabicia. Ty go uderzałeś, on się przewracał, wstawał znowu. Uderzałeś, przewracał się, wstawał i tak.
Był taki klient... Ale to ja chyba wiem, o kim mówisz, bo to był taki nasz kolega, jeden właśnie. Już teraz to można powiedzieć ksywa Korek, ale wiesz, że on... Bo myśmy o tym rozmawiali, ale on nigdy żadnych narkotyków nie brał. On był taki po prostu trochę świrnięty, ale zdrowy chłop. Ale pamiętam, że wtedy... Ktoś musiał coś dać, bo tego... No, szał. I tak, ja ważyłem 115, jeden ważył 160 kilo, jeden 135 i my we trzech na nim żeśmy leżeli, rozumiesz? To był Korek, on ważył z 80 kilogramów. On był bramkarzem w klubie Fugazi kiedyś. On był bardzo niepozorny, ale to był sportowiec. Tak, zacięty, taki, no twardy chłop jak skurczybyk, no. No. Nie mogliście go... No, znaczy się, wiesz, dopiero... Chcieliście go, ale pamiętam, że na następny dzień paru bramkarzy miało podmalowane oczy. Znaczy nie. No to może inni, bo ja tego... Ja to kciuk se złamałem na jednym, ale to wiesz, to ten... Ale słuchaj, minęło, wiesz co, 2-3 godziny, on przyszedł, to on miał, wiesz... Oczy, noch, wiesz, porozbijany mocno. Mówi, słuchajcie, no nie wiem, co się stało, coś odjebało mi, no i ja mówię, dobra, weź. To była taka akcja, moim zdaniem, on się popisywał przy takiej dziewczynie, bo on szedł z taką dziewczyną, a wyście coś tam nie za bardzo go chcieli wpuścić, no i od tego się... Było, coś tak było. On chciał się popisać przed dziewczyną, a że sam chłopak był taki ten, więc się wdał tam w szaloną bitwę. Oczywiście mógłbym z panem Markiem jeszcze tutaj długo rozmawiać, ale mamy też jakieś granice czasowe. To jest temat rzeka, to jest, o Jezu, to jest różne, ja na przykład o kciukce złamałem właśnie ten, urwałem sobie biceps, bo niestety pana uderzyłem prostą ręką i mi się biceps urwał, kciuk złamałem, bo źle pięść trzymałem, w czoło uderzyłem, pyki, no było. Wspominam bardzo miło, naprawdę, tak fajnie było, bo to szybko zlatywało, no i człowiek nieźle zarabiał, no taka jest prawda, no. Też był chyba prestiż, prawda? Bo jednak jak ktoś pracował na bramce, to był prestiż. Był prestiż jeszcze w takim klubie jak Hybrydy. Naprawdę. To w latach 80. to był wizytówka. Wiesz, no tak jak w wakacje, no to szło nightclub, nie? To na okrągło szło. Codziennie dyskoteka była i tak dalej. No ale fajnie, dzięki tym to poznałem ludzi. Przecież na te były też imprezy takie... Tam ROAD zakładali, tam Unia Wolności była, wiesz, i tego, różne takie pogadanki. I też, nie zapomnę, dzisiaj to jest profesor Andrzej Zapała. A wtedy on był tym studentem Uniwersytetu Warszawskiego i prowadził taką pogadankę. No i klient zaczął niewygodne dla niego pytania zadawać. A ja wtedy pracowałem i on mówi, proszę tego pana wyprowadzić. Ja mówię, dlaczego? To, że ma swoje zdanie, to ja mam go wyprowadzać? Nie, panie Andrzeju, ja go nie wyprowadzę. I nieraz z panem Andrzejem, kiedyś jak pracowałem w hali gwardii, spotykaliśmy, bo on robił zakupy pod halą jurowską. I on mi się tak przyglądał, wiesz, już miałem tak podejść, panie Andrzeju, to ja. No. Także dziękuję bardzo wam za uwagę. Panu dziękuję bardzo. Mi również. Wracamy do Hybryd. Zapraszam was oczywiście, żebyście zwiedzili ten klub Hybrydy. Ulica Złota i okolice. Sprawdzajcie.